Jak powszechnie wiadomo, zima lubi zaskakiwać drogowców, ale administratorzy z osiedla Sobieskiego zaskakiwani być przez nią nie chcą, dlatego wolą dmuchać na zimne i do najzimniejszej pory roku zawczasu się szykują. Jednym z elementów tych przygotowań jest dostarczenie gospodarzom domów piachu do posypywania chodników. Nowość polega na tym, że przechowywany on jest teraz w lepszych warunkach. Doszliśmy do wniosku i chyba raczej słusznie, że skrzynie plastikowe są trwalsze, wytrzymalsze i wymieniamy sukcesywnie te drewniane spróchniałe na PCW. Oczywiście, które były skrzynie robione w tamtym roku, czy dwa lata temu, one jeszcze służą, te drewniane. Mają obite blachę ocynkowaną wierzch i tak szybko nie próchnieją. Skrzynkom z tworzywa sztucznego taka perspektywa jest całkiem obca. Poza tym mają większą pojemność i umożliwiają pracownikom SMLW szybszy i łatwiejszy załadunek. Ale samym piaskiem zimy się, mówiąc kolokwialnie, nie obleci. Walka ze śniegiem i mrozem wymaga o wiele większych środków i przygotowań. Mamy przy Avanti 2 i dwa ciągniki Ursus. Piasek jest w toku załatwiania i będzie przywieziony na zimę. Także rozwiezione są na osiedla już piaski dla gospodarzy piasek. Także mamy sprzęt gotowy, oby tylko nie było zimy stulecia, tylko normalne warunki, to jesteśmy przygotowani. Nie trzeba dodawać, że dla mieszkańców i spółdzielczego budżetu najlepsza byłaby zima krótka i łagodna. Jedno jest pewne, zamiast sprawdzać prognozy, lepiej zadbać o to, żeby na zimowych kaprysach się nie poślizgnąć. Jak głosi billboard stojący przy ulicy Królowej Jadwigi, już w przyszłym roku na terenie znajdującego się tam kompleksu placów zabaw i boisk powstanie tak zwany park wodny. Z pomysłem jego budowy wystąpiły władze Legionowa, a w życie wcieli go przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne Legionowo. Pomysł ten przypadł mi do gustu z tego względu, że widziałem takie rozwiązania zarówno w polskich miastach, jak i za granicą. Szczególnie w okresie letnim, w okresie upałów cieszy się on bardzo dużą popularnością i nie widzę powodów, dla których nasze ładne miasto ma być pozbawione takich atrakcji. Tego samego zdania są też z pewnością mieszkańcy osiedla Jagiellońska, a już na pewno ich reprezentanci w osiedlowej radzie. Jako rada osiedla jesteśmy bardzo zadowoleni z tego powodu, że stanie tutaj nam plac wodny w przyszłym roku. Miejsce relaksu dla dorosłych, dla dzieci. Teren jest ogrodzony. Więc mamy będą mogły spokojnie z dziećmi przyjść, posiedzieć, relaksować się. Osoby starsze będą mogły się ochłodzić, jak będzie upał. Będzie temu służyć zespół fontann zamontowanych na placu wykonanym z antypoślizgowych płyt. Przygotowania do budowy parku wodnego są już mocno zaawansowane. Mamy już opracowaną koncepcję, mamy w zasadzie już w dużej części opracowaną dokumentację, mamy opracowany sposób tryskania tej wody. Cała idea polega na tym, żeby można było przechodzić przez tę fontannę, czy też przez ten park, szczególnie w okresie wysokich temperatur, żeby się nie ślizgać oraz żeby służyła nam wszystkim jako takie miejsce spotkań, zabaw. Być może nawet i po zmroku. Nie jest bowiem wykluczone, że również i wieczorem park będzie się wyjątkowo prezentował. Być może, jeszcze to jest w fazie projektu, być może będą podświetlane, więc da to fajne efekty wizualne. Więc dla nas tutaj będzie to naprawdę fajne miejsce odpoczynku. I już ja osobiście nie mogę się doczekać, żeby tutaj przyjść, usiąść, posiedzieć. A wszystko to już w 2015 roku.